Siema, ja jestem Madisonek, a w dzisiejszym filmie o grze przyszłości, która podbije świat gamingu w 2022 roku oraz o osobie podszywającej się pod ninja. Na początku, jeżeli chcielibyście więcej tego typu filmów, napiszcie to w komentarzu, a teraz przechodzimy do pierwszego z dzisiejszych newsów. Na początku filmu mówiłem wam o jakiejś grze przyszłości. Na pewno zastanawiacie się, jaka to jest gra. Nie jest to żaden Fortnite, FIFA czy coś podobnego do tych gier, tylko nowa edycja gry Test Drive Unlimited Solar Crown. Jest to nowa część popularnej serii wyścigów, która trafi na PC oraz konsole starej oraz nowej generacji. I jest to gra związana z wyścigami oraz gra akcji, w której będziemy wykonywać różnego rodzaju akcje podobne do GTA. Naprawdę, gra ma tak bardzo dopracowaną grafikę, że nawet by się nie dało uwierzyć, że jest to trailer. Można powiedzieć, że wygląda jak realistyczne życie. Cała rozgrywka odbędzie się na wyspie Hong Kong w Japonii. Oznacza to, że zwiedzimy nie tylko samo miasto, ale również rozległe tereny otaczające metropolię. Wśród potwierdzonych marek samochodów znajdują się Ferrari, Lamborghini, Porsche, Land Rover, Bentley, Kaizen, Apollo, Dodge oraz Bugatti. Będzie można personalizować swoje postacie, jak to było na przykład w FIFA jako menadżer, w Forzie Horizon jako kierowca. Będzie to na podobnej zasadzie działać. Ale mapa cała jest dokładnie odwzorowana jak prawdziwy Hongkong. Było tyle rzutów robionych przez właścicieli gry, że odwzorowali dokładnie budynek do budynku, tak jak jest naprawdę. Ale co więcej, Test Drive Unlimited Solar Crown ostatnio był wydany w 2010 roku i każdy był pewien, że ta gra już na zawsze umarła tak naprawdę. Ale nie, jego producenci wychodzą właśnie z nową wersją tej gry, naprawdę dopracowaną, i może to być nawet konkurencja dla Forza Horizon 5 wychodzącej 7 października tego roku. Ale co najlepsze, to jest naprawdę smutna informacja, bo Test Drive Unlimited Solar Crown wyjdzie prawdopodobnie 22 września 2022 roku. Swoją opinią na temat tej gry możecie się podzielić w komentarzu, linka w opisie macie do całego traileru dwuminutowego. Jest on jedyny dostępny na całym YouTubie teraz, nie ma dłuższego. A teraz przechodzimy do drugiego newsu związanego z Fake Ninja. Tak jak już wiemy, ninja jest bardzo charakterystyczną osobą, więc wydawałoby się, że podrobienie jego wizerunku będzie bardzo trudne. Okazuje się, że w wielu przypadkach wystarczy zafarbować włosy na niebiesko i w zasadzie to wszystko. Teraz daję wam zdjęcie tego TikTokera sławnego, który zamienił się w ninja, ale moim zdaniem on w ogóle nie przypomina ninja. Teraz macie screena, możecie się również podzielić tym w komentarzu. Ale również sam ninja odniósł się do tego filmu na TikToku i napisał: nie przypomina sobie, by szedł na ten mecz, i emotikona śmiejąca się. Naprawdę ten klip zyskał ogromną popularność na TikToku i ten gościu zaczął na co dzień udawać ninja. Stwierdził także, że doskonałym pomysłem będzie wytatuowanie sobie twarzy gracza na własnej szyi. Naprawdę nie wiem, do czego ten świat dąży, ale żeby robić sobie tatuaż ninja, aby wejść na mecz koszykówki, naprawdę przesada. A ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że takie filmy wam się spodobają. Do zobaczenia za kilka dni. Siema!